wszystkim, jestem Lena i witam Was w nowym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przerabiam ubranie, które jakiś czas temu kupiłam w Lumpeksie. Zrobiłam z tego odcinek i pokazałam tam wszystkie rzeczy, które kupiłam, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to możecie go zobaczyć, zachęcam do obejrzenia. I właśnie wybrałam kilka rzeczy, które najbardziej nadawały się na przerobienie, żeby zrobić z nimi coś fajnego i dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobiłam. Zachęcam Was też do lajkowania, subskrybowania mojego kanału i do zostawienia komentarzy. Możecie wpadać też na moje social media, które podlinkowane będziecie mieli w opisie. Więc teraz już nie przedłużamy i zaczynamy! Na początku zabrałam się za oversize'owy t-shirt, który był na mnie za długi, dlatego po prostu trochę go skróciłam. Materiał na dole rozciągnęłam, żeby fajnie się zawinął i w ten sposób nie musiałam wykańczać go już na maszynie. Miałam plan, żeby z materiału, który został mi z t-shirtu, zrobić scrunchie, ale niestety maszyna nie do końca chciała w tej kwestii współpracować, więc nie wyszło mi to, ale jeśli chcecie zobaczyć, jak robię to w innym odcinku, to możecie dać znać w komentarzach. Następną rzeczą jest duża szara bluza, z której postanowiłam zrobić crop bluzę wiązaną na dole sznurkiem. Zaczęłam od odcięcia ściągacza, który marszczył materiał, następnie rozłożyłam równo całą bluzę i narysowałam linię, która wyznaczała jej długość. Bluzę wywinęłam na lewą stronę i odmierzyłam, ile centymetrów powinnam zostawić na sznurek. Całość przeszyłam dookoła na maszynie do szycia. Ostatnim krokiem było zrobienie dziurek w materiale, tak abym mogła przełożyć przez nie sznurek i stwierdziłam, że zrobię je w tej samej odległości, w jakiej są od siebie dziurki na sznurek w kapturze. Na końcówkę sznurka nałożyłam agrafkę, dzięki czemu łatwiej było mi go przeciągnąć przez całą bluzę i wyjąć z drugiej strony. Trzecią rzeczą jest duża czarna koszula, którą również postanowiłam skrócić. A żeby ją trochę urozmaicić, gorącym klejem przykleiłam tasiemkę z perełkami na kołnierzyk. Na koniec lekko podwinęłam materiał od spodu koszuli, tak żeby się nie pruł i przeszyłam go na maszynie białą nitką, żeby fajnie komponował się z perełkami. Kupiłam też plastikową czarną opaskę i nakleiłam na nią te same perełki, które naklejałam na kołnierzyk koszuli. Na koniec wybrałam halkę, żeby zmienić ją na bluzkę na ramionczkach, która fajnie wygląda, kiedy nosi się ją na przykład na golf. Zaczęłam od obcięcia koronki, która znajdowała się na dole i starałam się to robić jak najbliżej brzegu, żeby potem nie mieć problemu z przeszyciem go na maszynie. Odcięłam też ramionczka i zamieniłam je na czarne welurowe wstążki. To jest już wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co o tym uważacie i która z rzeczy podoba Wam się najbardziej. Więc zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam Was oczywiście też na moje social media. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Przesyłam buziaki i do zobaczenia!